Epic Go najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Kornela Makuszyńskiego zatytułowanej szaleństwa panny Ewy. Czyta Anna Szymańczyk. Drodzy słuchacze. Kornel Makuszyński tworzył swoje opowieści w pierwszej połowie XX wieku. Od tego czasu wiele zmieniło się w otaczającym nas świecie, a niektóre sformułowania, które pojawiły się w tekście, zostały wycofane z języka publicznego. Ze względu na klasyczny charakter tekstu, zdecydowaliśmy się niczego w nim nie zmieniać i pozostawić w oryginalnym kształcie. Przesłanie książek Makuszyńskiego jest przecież nadal aktualne. Nie istnieje serce zamknięte na tyle, że nie da się go otworzyć serdeczną miłością. Mamy nadzieję, że nowemu pokoleniu słuchaczy opowieść ta przyniesie równie dużo radości, co wszystkim poprzednim. Zapraszamy do słuchania. Rozdział pierwszy w którym autor jest zdumiony i przerażony, albowiem stał się wspólnikiem niezliczonych zbrodni. Ja, Kornel Makuszyński, nieszczęsny autor panny z mokrą głową i posępny autor awantury o Basie, siedziałem spokojnie w zacisznej komnacie, rozmyślając nad jedną jeszcze powieścią dla dorastających panienek. Jest to sprawa wymagająca niezmiernego wysiłku ducha. Uczeni wiedzą... Co się dzieje na Marsie, jakie minerały znajdują się na Księżycu, jaka jest temperatura Słońca i ile waży Ziemia. Wiedzą filozofowie, co się odbywa w ludzkiej duszy i dlaczego człowiekowi śni się właśnie kobieta z długą brodą, a nie piec grający na harfie. Największy jednak uczony, najsłynniejszy nawet filozof, nigdy nie wiedział, nie wie i nie będzie wiedzieć do skończenia świata, co się dzieje w kolorowej duszy dorastającej panny. Jest to niezgłębiona tajemnica. Miałem przeto głowę w chmurach zadumy i od czasu do czasu wydawałem siedmiozgłoskowe westchnienia. Na biurku leżały białe, niezapisane karty papieru, a potężny kałamarz nalany po brzegi czekał cierpliwie i czarnym okiem spoglądał, czy pióro jak bocian zanurzy w nim dziób. Czekałem na tę wspaniałą chwilę, w której z udręczonej mojej głowy wyskoczy dorastająca panienka, jak pallas Atena z dostojnej, kędzierzawej i brodatej głowy Zeusa. Zamiast dorastającej panienki, wtoczyła się do mojej komnaty niewiasta służebna, nosząca przedziwne, wonne imię Narcyza. Powiedziałem, wtoczyła się, i nie cofnę tego słowa. Narcyza tym tylko różniła się od armaty, że sama zajeżdżała na pozycję bez pomocy trzech par tęgich artyleryjskich rumaków. Poza tym miała wygląd burzącego działa, głos potężnej kolubryny i jej straszliwe zwyczaje. Na jej widok uleciały myśli krążące nad moją biedną głową, jak złote pszczoły, a cisza skuliła się w kącie, jak przerażony pies. Nigdy imię złożone z pięciu śnieżystych płatków i złotego oka nie zostało nadane z większą lekkomyślnością. Kobieta ta powinna była nosić imię wulkanu, a nie kwiatka. Spojrzała na mnie z wysoka i rzekła głosem tak czarnym, że smoła kapała z niego ciężkimi kroplami na prawie perski dywan. Przyszła jakaś taka i takie coś. Każdy inny, nieznający przedziwnych obyczajów tej armaty, niecierpliwymi pytaniami otworzyłby bramę piekła i wyzwoliłby najmniej siedmiu ognia z tych szatanów. Z tą lubą istotą należało postępować oględnie, ze wzniosłym spokojem, z beznamiętną cierpliwością i z wyrozumiałością mędrca, albowiem luba istota czekała porządliwie okazji do piekielnej awantury. Należy wiedzieć o tym, że jej wroga i zuchwała postawa wobec świata i wszystkiego, co żywe, pochodziła z bolesnej udręki i ciężkiego zawodu. Od owego dnia gniewu i klęski, w którym wierna przyjaciółka odbiła jej narzeczonego, dusza żewnej i tkliwej narcyzy obrosła kolcami jako jeż. Szczególną nienawiść poczęła żywić do wszelkiego stworzenia rodzaju żeńskiego. Znając te piekielne tajemnice, wiodłem z nią dialog nie jak z ciężką armatą, lecz jak z niewinnym ptaszkiem. Usłyszawszy przeto przedziwną, czarną i niechętną wieść o tym, że przyszła jakaś tam z takim czymś, pojąłem w lot, iż mowa jest o rodzaju żeńskim. Pan Bóg, na szczęście, nie odmówił mi bystrości. Ach, rzekłem dobrotliwie, jakaś taka? Przecież mówię po polsku odrzekła hardo armata i spojrzała na mnie posępnie. Tak, tak, rozumiem. Jakaś pani. Osoba, którą w niezrozumiałym szaleństwie nazwano narcyzą, wzruszyła ramionami, dając mi tym ruchem pogardliwie do poznania, że bystrość moja niewiele się różni od zdumiewającej bystrości pieca albo szafy. Aha, więc nie pani, mówiłem szybko, ze słodkim akcentem pojednania. Któż to mógł przyjść, skoro nie pani. Pannica, zawołała ona głosem rozdzierającym. Patrzcie, patrzcie, mówiłem w wybornie udanym zdumieniu. Mąż niecierpliwy i nieznający zawiłych zagadek życia byłby chwycił strzelbę i dwoma strzałami zakatrupił lubą narcyzę tym by się to jednakże skończyło, że dwie kule odbiłyby się od niej jak od hipopotama, ona zaś zabiłaby niedoświadczonego człowieka jednym potężnym spojrzeniem. Rzekłem przeto z uśmiechem należycie tkliwym. Narcyza była łaskawa wspomnieć coś o tym, że ta panna przyszła z kimś jeszcze. Z nikim nie przyszła, odrzekła ponuro. Ej, a mnie się coś zdaje, wedle tego, co słyszałem, że z tą panną ktoś przyszedł, bo przyszedł! Wzniosłem spojrzenie ku niebu i wezwałem je na świadka mojej niewinnej męczarni. Zdawało mi się, że ujrzałem anioła dającego mi rozpaczliwe znaki, abym cierpiał, bo jeśli wdam się w bój z narcyzą, sam przed wyznaczonym mi czasem znajdę się pośród aniołów. Zazgrzytałem przeto łagodnie zębami, lecz roztropnie uciszyłem serce, które chciało zawyć rozsrożonym głosem tygrysa. Więc któż to przyszedł? Zapytałem takim głosem, którym płacze wiolonczela. Jakiś pan? Żaden pan! zakrzyknęła armata. Coś w niej jednak musiało zelżeć, albo też moja nieprzebrana słodycz musnęła jej twarde i zapiekłe serce, bo w przepaścistych oczach tej żewnej kobiety dojrzałem cień cienia litości. Pytałem przed o czym prędzej. Skoro nie pan, więc kto? Pies! Odrzekła mi z niezmierną męką. I aby mnie nie włóczyć wśród mgieł niepewności, dodała ze śmiertelną powagą. Pannica czu radło, a pies pokraka. Widać, że jej ulżył cokolwiek ten okrzyk, ale nie na długo. Odważyłem się na ciche pytanie. Czy narcyza nie wie przypadkiem, czego chce ta panienka z psem? Ona spojrzała na mnie z politowaniem i zagrzmiała głucho. A skąd ja mam o tym wiedzieć? Tak uderzyła w słówko ja, jak właśnie piorun uderza w uschłe drzewo. Dobrze, już dobrze, powiedziałem szybko. Istotnie, skąd narcyza mogłaby o tym wiedzieć? Ludzie sami czasem nie wiedzą, po co przychodzą. A gdzież jest ta panienka? Siedzi w przedpokoju i gwiżdże, ogłosiła narcyza z boleścią. Gwiżdże? Dlaczegoż ona gwiżdże? Teraz wszystkie takie, rzekła ona głosem zwęglonym. Co z nią zrobić? Może by tak na łeb ze schodów. Ależ narcyzo, jakżeż można? Dowiemy się, czego chce. Powiedziałem z szatańską chytrością, że dowiemy się, niebezpieczne bowiem byłoby użycie liczby pojedynczej. Straszliwa ryba połknęła przynętę z ciekawości, którą i tak zresztą zaspokoi w sposób należyty i niewymyślny, gdyż będzie podsłuchiwała, z czujną wprawą. Powiedziała jednak z rezygnacją. Jak pan chce, ja bym z taką osobą nie gadała. Obróciła się na osi i powoli zjechała z pozycji. Przed nią szła groza, za nią szło przerażenie. Moja komnata stała się po jej wyjściu obszerniejsza i bardziej widna. Z przedpokoju słychać było dwa splątane głosy: jeden cienki jak jedwabna nitka, i drugi gruby jak lina okrętowa. Jeden był śpiewaniem słowika, drugi głuchym pomrukiem rozsrożonego wulkanu. Potem drzwi otwarły się gwałtownie i obłąkanym pędem wpadł przez nie pies. Nie. To zbyt wiele powiedziane. To nie był pies. Można było za słowackim jodyńcem zakrzyknąć w zdumieniu, czy to pies, czy to bies. Był to przedziwny stwór przyrody, której coś musiało uderzyć na rozum w chwili stwarzania tej kreatury. Miał on cztery krótkie, krzywe łapy i haniebnie kosmaty ogon, z czego można było sądzić, że to jednak pies. Gdyby posiadał urzędowy rodowód, napisano by w nim syn jamnika i kanapy. Kreatura pokryta była ostrą i długą sierścią dobrze urodzonej kozy, a oczy jej, mądre, sprytne, małe i wesołe, pożyczone były od świni. Posiadała tylko jedno ucho całe i obwisłe, drugie bowiem było marną pozostałością po jakiejś krwawej walce. Zwierzak ten, na pierwsze spojrzenie, pomimo swej diabelskiej urody, wyglądał sympatycznie. Długi, niski, śmiesznie kosmaty, a tak zabłocony, jak gdyby brzuchem czyścił ulicę, śmignął przez drzwi, obiegł pokój i z winnym susem wskoczył na fotel. Wybrał oczywiście stary, stylowy fotel, przepięknym, pokryty materiałem. Gwałtowne oburzenie tak mną zatrzęsło, jak czasem urwi połeć trzęsie jabłonią obsypaną jabłkami. Chwyciłem nożyk do rozcinania kartek i grożąc nim zuchwałemu psu, krzyknąłem z należytą pasją – Kundlu, precz z tego fotela! Kundel ani drgnął. Łypnął jedynie lewym, świńskim okiem i wyraźnie był ubawiony. Równocześnie ozwał się cienki gniewem powleczony głos: Czemu się pan znęca nad moim psem? Mordercze narzędzie wypadło z mej ręki. Pomiędzy moim słusznym gniewem i tą lichą imitacją psa stanęła osoba rodzaju żeńskiego i rozkrzyżowała żeńskie ramiona. Miała 15 albo 16 lat, płowe włosy, roziskrzone oczy, po których latały złote błyski, i zadarty nosek, po którym nic nie latało. Ani brzydka, ani ładna, ale smukła, gibka, zgrabna i zapewne silna. Na gołych nogach, tak opalonych, jak gdyby były posmarowane czekoladą, widniały liczne ślady zadrapań i stłuczeń. Przebiegła mi przez zdumioną głowę myśl, że ta pannica chodzi po ziemi jedynie w niedzielę i wielkie święta. W dnie zaś powszednie łazi po drzewach albo przedziera się przez ciernie. Nie mogłem zajrzeć jej do ust, mógłbym jednak przysiąc, że jej brak kilku zębów, wybitych w nagłym zetknięciu się z jakimś płotem. Bynajmniej by mnie nie zdziwiło, gdyby osoba wjechała była do mojego domu konno, siedząc na oklep. Jaki pies? Taka pani. Dobra na para. Pannica zuchwała, pies opryszek. A nad tym psem ja się znęcam. Powiedziałem twardo. Niech pani powie swojemu psu, aby natychmiast zlazł z fotela. Dobrze, dobrze, proszę pana, odrzekła ona wesoło. Nic się takiego nie stało. Roli, bądź łaskawy zejść. Kreatura zowie się roli. Kreatura zsunęła się niechętnie i wrogo na mnie spojrzawszy, ułożyła się na dywanie. Sprawa z psem była jako tako załatwiona, czekało mnie jednak gorsze przejście z zadartym nosem. Jestem człowiekiem niepospolicie spokojnym i opanowanym, jak gdyby mnie w młodości trzymano na lodzie z trwogą, przeto myślałem o tym, że zostałem osaczony i że będę się musiał bronić jak dzik w leśnym ostępie. Spojrzałem na panienkę z podełba i w tejże chwili poczułem gniew. Panienka patrzyła na tragiczną moją dostojność ze ślicznym uśmiechem, który wyrastał z dwóch dołeczków na zuchwałym jej obliczu. Pannica raczej brzydka, a uśmiech naprawdę prześliczny i jakiś taki miękki, tkliwy i czuły, jakim się poranne, wiosenne słońce uśmiecha. Niemądre moje serce już się chciało uśmiechnąć do tego uśmiechu, lecz w sam czas powstrzymałem je groźnym napomnieniem. Ja nie dam się oszukać tak łatwo. Za stary jestem wróbel na takie złociste plewy. Nie, moja panienko. Znam te zgoła diabelskie sztuczki, którymi osoba rodzaju żeńskiego, mająca nawet lat szesnaście i psa, umie zwieść nawet mędrca. Za takim uśmiechem kryć się może przemyślny podstęp i misterne szalbierstwo. Cygan nie ocygani tak cygana, jak to snadnie i bez najmniejszego trudu może uczynić figlarna osoba mająca w twarzy dwa dołeczki. Najerzyłem się jak jesz i rzekłem głosem suchym jak pieprz. Czemu się pani śmieje? – Bo mi bardzo wesoło, proszę pana – odrzekł zadarty nos. Nawet w gniewie nie mogłem odmówić słuszności tym słowom, z których każde było radosnym wykrzyknikiem. Postanowiłem jednak, że będę nieustępliwy i zmienię każde moje słowo w ostry sopel lodu. Zanim jednak zdołałem je zamrozić, panienka z niebywałą i podejrzaną zręcznością zmieniła tonację i, powlukłszy głos warstwą smutku, powiedziała, patrząc mi prosto w oczy. – Czy pan się na mnie gniewa? Zacząłem się zastanawiać, czy się gniewam. Bo jeśli się pan gniewa, to ja sobie pójdę, ale przedtem się rozpłaczę. A skoro ja beknę, to się tu zleci cały dom. Niech pani nie płacze, wcale się nie gniewam. Trochę mnie ten pies wyprowadził z równowagi, ale już przeszło. Otóż to: Nie mogła uśmiechem, pokonała mnie groźbą łez, a ludzkości wiadomo przecież, co w tym zakresie potrafi szesnastoletnia dama, która ma zadarty nos i psa. Tego jeszcze tylko potrzeba, aby ten kundel pomógł jej w koncercie. Poddałem się, o boleści, i pragnąc zachować pozory, rzekłem niby niefrasobliwie. Jak się ta psina nazywa? Roli? Czemu tak z angielska? Panienka wyżłobiła od razu dwa dołeczki, błysnęła oczami złociście i powiada: Ten ogoniasty nazywa się Roli tylko na wizycie. Na co dzień zwie się rollmops. Czy pan wie, co to takiego? Jest to śleć zwinięty w kłębek, nadziany cebulą i przekuty patyczkiem, aby się nie rozwinął. Ogoniasty, gdy śpi, bardzo jest podobny do rolmopsa. Niech pan spojrzy. Ogoniasty zwinął się w kłębek i zapadł w sen, czasem tylko, usłyszawszy swoje fałszywe imię, łypnął świńskim okiem. Wyznanie to obudziło na nowo moją zasypiającą czujność. Nie podobało mi się to niewinne na pozór szalbierstwo z imieniem kosmatego indywiduum. Wprawdzie panienki mają przedziwny zwyczaj przekręcania własnych imion, wskutek czego Petronella w metryce zowie się na użytek domowy Kizia, a Magdalena Doli. Jednakże niepojęty ten proceder nie był nigdy dotąd zażywany wobec psiego pokolenia. Uczciwemu psu wystarczało jedno niewzruszone psie imię. Przeniosłem baczne spojrzenie z psa na panienkę, która zdołała już zapomnieć o gadaniu na temat swojego niewydarzonego kundla i z żywością muchy przeniosła się na inny temat. Jak tu u pana ładnie, rzekła, patrząc na ściany zawieszone natłokiem obrazów. Tak sobie, bąknąłem. Wcale nie tak sobie! zawołał z przekonaniem zadarty nos. Ślicznie jest u pana! Nagle ją coś poderwało. Zbliżyła się szybko do ściany, na której złocił się i czerwienił, i gorzał żywą purpurą obrazek malarza, który sam był płomieniem gorejącym i zdawało się, że malował płomieniem. Malarz ten od dawna już malował świty i zachody na niebie, bo od dnia jego śmierci niebo było świetniej niż zazwyczaj kolorowe i grało kolorami. Obraz nie był podpisany, panienka zaś wymówiła nazwisko, w którym drżały wzruszenie i tkliwość. Zdumiało mnie to cokolwiek. Widziała pani kiedy jego obrazy? Tak, widziałam dwa, a ten jest trzeci. To był cudowny malarz. Mój przyjaciel, rzekłem cicho, umarł młodo. Ja wiem. Skąd pani o tym wie? O, ja wiem bardzo wiele o malarzach. Wszystko panu opowiem, ale nie tak od razu. A ten obrazek, boże miły, przecież to Zawicki. Tak, to Zawicki, ładny, prawda? Śliczny, a nieładny. Przepraszam pana, czy pan kupił ten obraz? Niestety nie. Dostałem go od malarza. Zadarty nos spojrzał na mnie, jak gdyby z wyrzutem, i rzekł niby do siebie. Potem się ludzie dziwią, że malarze chodzą bez butów. Niech się pan nie gniewa, dodała głośniej. Ja właściwie nie do pana to mówię. Malarz i literat to jedna rodzina, więc sobie robią podarunki, chociaż żaden malarz jeszcze w życiu swoim nie przeczytał książki, którą dostał od literata. Czasem nią tylko pali w piecu albo rzuci za psem. Ale innych to bym utłukła w moździerzu. Kogo na ten przykład? Tych wszystkich, co umieją od niemądrego malarza wycyganić za darmo obraz, Proszę pana, nie ma pan pojęcia o tym, ile Zawicki rozdał obrazów. Czy być może? Może być, skoro ja panu o tym mówię. Pani go zna osobiście. Panienka, rzuciwszy klątwę na wszystkich opryszków krzywdzących malarzy, rozpogodziła się niespodziewanie, uśmiechnęła lekko, potem ciężko usiadła w fotelu. Czy ja go znam? Pan skona ze śmiechu, skoro się pan dowie, jak ja go dobrze znam. Dlaczegoż mam od razu skonać? rzekłem ciemnym głosem. Czy nie mógłbym się o tym wszystkim dowiedzieć za mniejszą cenę? Bardzo pana przepraszam, ale mi się tylko tak wyrwało. Ja mam gębę, że nie daj, panie Boże. Ale panu przecież też nic nie brakuje, sądząc po tym, co pan wypisuje. Czy mnie słuch nie myli? Ponura narcyza niezbyt się pomyliła, oznajmiając przyjście pannicy. Zuchwałość zadartego nosa zaczynała przekraczać wszelkie granice przyzwoitości. Zadarty nos obrażał mnie na swoim własnym terytorium. Jednym tchem przypisując mi swoje własne pyskate właściwości. Do stu tysięcy kosmatych rol mopsów. mam tego dość. Zadzwonię na narcyzę, dam jej niewidoczny znak, a zadarty nos wraz ze swym paskudnym kundlem rozwieje się we mgle w czasie i przestrzeni. Straszliwa ta myśl musiała się odbić w moim spojrzeniu. Panienka bowiem znowu z niewypowiedzianą zuchwałą odwagą pogłaskała niespodziewanie moją rękę i nie powiedziała, lecz zakwiliła cichutko. O, pan się znowu gniewa! Bo chciałbym wreszcie wiedzieć! Zacząłem twardo i nieuprzejmie, ale nie miałem czasu, aby skończyć. Oczy panienki zwilgotniały. Pociągnęła zadartym nosem trzy razy, a po chwili, jak gdyby przypomniawszy sobie, że trzeba to uczynić do pary, po raz czwarty złapała się ręką za zuchwałą głowę i zawiodła smętnie, nawet z żałością. O, ja nieszczęśliwa! Cokolwiek zrobię wszystko źle, cokolwiek powiem jeszcze gorzej, ja się chyba zabiję. Niech się pan nade mną nie lituje. Ja jestem przeklęta przez los i pan Bóg mnie się wyrzekł. Ależ proszę pani. Nie, niech niech mnie pan nie pociesza. Ja chcę umrzeć. Nie tu, krzyknąłem przerażony. A gdzie mam umrzeć? Rzekła ona rozdzierającym głosem. Nie mam ani domu, ani nikogo. O biedne dziecko. Tak najpierw zakrzyknęło moje niemądre serce, a potem dopiero ja, co się razem splotło w okrzyk tak żałosny i rzewny, że panienka z wdzięczności za współczucie położyła głowę na mojej piersi i cienko pochlipywała. Kosmaty kundel, zwiedziony tym ruchem i przekonany, że mam zamiar uduszenia jego umiłowanej pani, począł ujadać jazgotliwie, co musiało z kolei wywołać wilka z lasu czujnym uchem, złowiłem bowiem groźne pomruki narcyzy za drzwiami. W gorączkowym pośpiechu szukałem rady w bystrym swoim rozumie, lecz rozum nie wiedział, co mi czynić należy. Zapytałem serca, serce było pełne przerażeń. Gdybym zawołał przenikliwie mądrą narcyzę i ją zapytał o radę, rzekłaby niewątpliwie Ją niech pan zabije, a psa niech pan zastrzeli. Trwałem przeto w bezruchu i mimowoli gładziłem ręką głowę tej dziewczyny, która spadła na mój spokój tak właśnie jak czasem dachówka spada z dachu na niewinną głowę przechodnia. Trwałem jak posąg w kamiennym, niewzruszonym spokoju i bezgłośnie przysięgałem niebu i ziemi, przyrodzie i żywiołom, że póki życia nie pozwolę wpuścić panienki z zadartym nosem, ani panienki, która ma kosmatego psa, ani panienki, która się zna na obrazach, ani takiej, która ma znajomego malarza. Nie ulega wątpliwości, że malarz potrafi zwichnąć rozum najbardziej sprawny i potężny, jakżeż wtedy łatwo mógł przyprawić o utratę mizernej piątej klepki nierozważną dziewczynę. Znałem dobrze tego Zawickiego, świszczy pałej i lekko ducha, i wiedziałem, że dobry Pan Bóg nie jeden raz zakrywał ręką twarz, nie mogąc patrzeć na jego szaleństwa. Skoro Zawicki znalazł się w jakiś nieznany mi sposób na drodze tego dziewczęcia, z wszelką pewnością nikt inny, tylko on, pomieszał jej rozum i wobec tego dziewczę godne jest litości. Myśląc o tym, tym serdeczniej gładziłem jej głowę, co ją znacznie uspokoiło. Spojrzała bowiem na mnie po chwili spojrzeniem wymytym we łzach i rzekła cichutko. — O, jaki pan jest dobry, a ty, Roli, uspokój się, ciężki idioto. Jeden wykrzyknik wyrósł jak cyprys równocześnie nade mną i nad kundlem, ale już mi było wszystko jedno. Poczęła mnie ogarniać miła i ciepła radość, że panienka u mnie nie wyzionie ducha z boleści i nie zostawi mi w spadku kundla, który by mnie ścigał przez całe życie jak szczekająca klątwa. Zdołałem już pojąć, że panienka łatwo i bez głębszego namysłu przerzuca się z nastroju w nastrój, od uśmiechu do łez i z powrotem, co jest niezmiernie zajmujące w teatrze, nigdy w domu. Zrozumiałem, że nic mnie już przed nią nie uchroni i będę musiał wytrwać do epilogu tragi farsy. Wiedziałem niezbicie, że postępując łagodnie, ustępliwie i z niefrasobliwą na pozór pogodą, jest to metoda z powodzeniem stosowana wobec wariatów. Dowiem się wreszcie, dlaczego dachówka spadła mi na głowę. Wiedziałem już, jak się zowie ogoniasty, nie znałem jednak dotąd imienia i nazwiska panienki, a był już chyba czas największy, abym się o tym dowiedział. Począłem się zbliżać do tego zagadnienia ostrożnie, nie wiedząc, czy panienka, uczyniwszy takie wyznanie, nie położy znowu głowy na mojej piersi i nie załka, chociaż rozsądne kobiety nie mają tego zwyczaju, wymawiając swoje nazwisko. Zacząłem tedy mówić chytrze. Bardzo mi smutno, że się pani tak wzruszyła, panno Zosiu. Liczyłem na to, że zwyczajem rodzinnym na dziesięć osób rodzaju żeńskiego jest siedem Zofii. Kiedy ja wcale nie jestem Zosia, zaśmiała się panienka. A wolno wiedzieć, jak pani na imię. Wolno. Tatuś nazywa mnie W, a koleżanki nazywają mnie Miki. A jak mama? Ja nie mam matki. Rzekła ona cicho. Moja matka umarła, kiedy miałam osiem lat. Biedactwo, szepnąłem. Spojrzałem serdecznie i tkliwie na jej twarzyczkę, co nagle zagasła. Dziewczynka zaś podziękowała mi ślicznym, smutnym uśmiechem. Mnie na imię jest Ewa, powiedziała, a nazywam się Tyszowska. Tyszowska? Znam to nazwisko. Jest głośny lekarz, bakteriolog. To mój ojciec. Zawołała radośnie panna Ewa. W takim razie ja znam ojca pani. Ależ tak, tak. I ja o tym wiem. Pierwszą książką, którą dostałam od ojca, była książka pana. Ojciec często mi mówił o panu. Pan o tym może wie, że mojego ojca nie ma teraz w Polsce? Wiem, bo to głośna sprawa. Tak. A teraz ojciec wraca. Wraca za dwa tygodnie. No to świetnie. To wcale nie świetnie. Jakże to? Pani się nie cieszy? Czy ja się cieszę? O Boże drogi, od dwóch dni, od kiedy dostałam wiadomość, zdaje mi się, że oszaleję z radości, ale, proszę pana, ja się boję czego, co się stało. Panna Ewa zrobiła ponurą twarz. Stały się straszne rzeczy. Ojca nie było w kraju przez półtora roku. Pan nie może mieć nawet wyobrażenia o tym, co ja zdołałam zdziałać przez ten czas. O rany. Jeżeli ojciec nie osiwieje, to będzie cud boski. Co ja narobiłam? Co ja narobiłam? I ja, i ten pies. Cóż pani mogła takiego zrobić? Pytałem zaniepokojony. Co ja zrobiłam? Gdyby pan miał włosy na głowie, to by. O, bardzo pana przepraszam. Nic nie szkodzi, kobieto, mów dalej, byle prędzej. To się nie da tak od razu powiedzieć. I na wołowej skórze też by nie spisał. I dlatego właśnie przyszłam do pana. A cóż ja mam z tym wszystkim wspólnego? Niby nic. Pomyślałam sobie jednak tak: ja panu wszystko uczciwie opowiem, a pan mnie obroni przed tatusiem i wszystko mu pan wytłumaczy. Ja? Dlaczego ja? A któż inny? Odrzekła panienka zdziwionym pytaniem na moje niemądre pytanie. Przecież pan nas kocha. Kogo to nas? Wszystkich, co mają jeszcze kiełbie wełbie, więc i mnie. Czy pan myśli, że ja nie wiem, jakie rozmaite podlotki pisują do pana listy? My w szkole wszystko wiemy. Owszem, pisują i cóż z tego? To z tego, że pan powinien nas obronić w nieszczęściu i nie pozwolić nikogo skrzywdzić. Długo byłem spokojny, długo byłem cierpliwy. W tej chwili jednak ogarnął mnie gniew. Cóż ty sobie wyobrażasz, szalona dziewczyno! urągałem nielitościwie że ja będę z uczciwymi ludźmi toczył wojnę o sto tysięcy podlotków, którym się podobało narobić sto tysięcy głupstw? Cicho bądź kundlu. Ta apostrofa zwrócona była w stronę rolmopsa, który niebezpiecznie zawarczał i łypał oczami w moją stronę. Co sobie panienka wyobraża? Nie wiem o co idzie, ale nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Niech pani uspokoi tego psa, bo go wyrzucę przez okno. Skoro panienka naważyła piwa, niech je teraz wypije. Może pani kogo zamordowała? Nie miałam czym, rzekła ona zuchwale. To całe szczęście, zresztą to wszystko jedno. Panna Ewa patrzyła na mnie przenikliwie, a równocześnie z uśmiechem nieco drwiącym. Pan jest bardzo kochany, rzekła wreszcie. Pan niezbyt zręcznie udaje takiego, co się okropnie złości. Ja udaję. Wypraszam sobie te poufałości. Oświadczam pani stanowczo, że nie chcę słyszeć o niczym, że nie wezmę udziału w żadnej awanturze i nie zamienię z ojcem Pani ani słowa. I nie obroni mnie pan przed ludzką złością? Nie obronię. Ha, to trudno. Roli choć, bardzo pana przepraszam, za najście. Żegnam pana i niech Bóg ma pana w swojej opiece, żegnam panią. Przepraszam, nie skończyłam jeszcze. Panu będzie boska opieka bardzo potrzebna. Czemuż to? Mówiłem drwiąco. Zaraz panu powiem. Otóż cała młoda Polska dowie się jutro, że pan odmówił opieki i pomocy jednej z tych, wobec których od tylu lat udaje pan miłość. My panu wierzymy. My w pana wierzymy. My pana kochamy. A kiedy się zdarzyło, że jedna z nas przyszła do pana, aby się wypłakać, pan ją wygnał na mróz. Na no jakim mróz? Krzyknąłem w pasji. Wszystko jedno. Mrozu nie ma, bo jest lato, ale tak mi się powiedziało. Najpierw jakiś potwór chciał mnie zakatrupić w przedpokoju, a teraz pan szuka, czym ciężkim mógłby we mnie rzucić. I to wszystko za to, że ja do pana jak do rodzonego ojca. Jutro wszyscy się dowiedzą, jaki pan jest naprawdę. W książkach to nie sztuka, proszę pana, ale teraz będziemy wiedziały. Roli, chodź, bo pan Makuszyński jeszcze nas zamorduje. Ona spojrzała na mnie z wyrzutem, kundel spojrzał na mnie z pogardą i machnął na mnie ogonem. Czułem, że świat się ze mną zakręcił, najpierw w prawo, a gdy się zmęczył, zaczął kręcić się w lewo. Panna Ewa skłoniła się głęboko i szła ku drzwiom. Potworze stój, wrzasnąłem przeraźliwie. Przed oczami udręczonej mojej duszy zaczęła defilować armia stu tysięcy panienek. Jedne patrzyły na mnie ze zgrozą, inne zakrywały ręką twarz, aby mnie nie widzieć, inne ciężko wzdychały, westchnieniem zawodu, a kilka tysięcy krzyczało piskliwymi głosy. Zdrada! Zdrada! Uczyniło mi się gorąco. Zimny pot spływał po moim czole. Będę wkopany w ziemię. Będę przywalony najcięższym głazem wzgardy. Potworze stój! powtórzyłem konającym głosem. Potwór odwrócił się z uśmiechem od drzwi, błysnął białymi zębami, ozłocił gębę uśmiechem i rzekł: Strasznie pana kocham. Potem usiadł i zaczął opowiadać. Przyszedł nazajutrz i znowu opowiadał. Potwór opowiadał tak długo, że Narcyza usnęła pod drzwiami, znudzona podsłuchiwaniem. Ja słuchałem, albowiem miałem pannę Ewę zasłonić własną piersią, gdyby jej szanowny rodzic chciał jej urządzić kęsim za wszystkie zbrodnie i awantury. Od czasu do czasu przykładałem sobie lód do głowy, aby się w niej mózg nie zagotował. Czasem wydawałem niezrozumiałe okrzyki. W ten sposób dowiedziałem się o szaleństwach panny Ewy i spisałem je w tej książce. Nie ma wprawdzie w tej chwili na świecie dwóch większych przyjaciół niżli ni ona i ja. Rolmops pozostał opryszkiem. Mam jednak do niej głuchy żal. Kiedy się bowiem wybrałem do jej ojca, aby w jej obronie wygłosić taką mowę, jakiej świat dotąd nie słyszał, ten człowiek uściskał mnie i rzekł. Ewa opowiedziała mi o wszystkim. I niech się pan już nie trudzi. To dzielna dziewczyna. Czy napije się pan wina? Nie, odrzekłem. Ale jeżeli ma pan truciznę. Rozdział drugi. W którym na scenę wchodzą uczciwi ludzie, bakcyle, cholery i złodziejski pies. Hieronim Tyszowski miał niewiele ponad lat 40, a już europejską cieszył się sławą. Głośne były jego badania zarazków dżumy, cholery i innych ich bliskich kuzynów trapiących ludzkość. Prace jego na te ponure tematy tłumaczone były na wiele języków. Obok słynnych matematyków polskich, którzy zdobyli światową sławę, Tyszowski zdobywał ją w swojej dziedzinie dla wspaniałej polskiej nauki. Pracował z tą namiętną, rozgorzałą zapamiętałością, bohaterstwu największemu równą, wobec której nawet posępna okrutność przyrody staje się bezradna i musi zdradzić człowiekowi swoje tajemnice. W tej walce nieustępliwej i nieustającej, którą rozpoczął Prometeusz, wykradłszy ogień dla struchlałej w mrokach i zimnie ludzkości, padło już wielu wspaniałych ludzi. Skazywali sami siebie na męczarnie, na kalectwa i na śmierć. Lecz jak miejsce poległego żołnierza natychmiast zajmuje żołnierz inny, tak na stanowisku, na którym padł wielki uczony, zjawia się w tejże samej chwili ktoś nowy, młodszy, równie odważny. Tak jest nieodmiennie od wieków. Jeden z bohaterów pada, aby poległym ciałem dać innym szczebel do sławy grodu. Ten, co zajmuje opróżnione stanowisko, zjawia się bez lęku, radosny, jasny, słoneczny i szczęśliwy. Rozpoczyna dzieło w tym miejscu, w którym tamten je przerwał. Dzieło musi być spełnione, choćby śmierć zabijała legiony uczonych. Tyszowski badał najstraszliwsze drobne ustroje, ani przez chwilę nie myśląc o tym, że sto razy dziennie dotyka śmierci zamkniętej w szkiełku. Jasne jego oczy patrzyły z usilnym natężeniem w mikroskop czujne, mądre i bystre. Było w nim coś z dziecka, gdy wychodził z pracowni. Nikt by nie przypuścił, patrząc na tego radosnego człowieka, śmiejącego się do słońca, że przed chwilą zgłębiał najbardziej posępne, najgłębiej ukryte tajemnice życia i śmierci. Uczciwe swoje serce dzielił uczciwie pomiędzy naukę i córkę. Po stracie żony nie miał niczego droższego na świecie, nie dbał zaś o siebie jedynie. Było mu wspaniale obojętne, czy jadł obiad i czy jest przyzwoicie odziany. Brodaty czas wydzierał sobie włosy z sędziwej brody, widząc, jak ten człowiek nie zdaje sobie sprawy z prawidłowego następstwa godzin i żyje bez zwracania uwagi na dowcipny przyrząd zwany czasomierzem. Tyszowski, zasiadłszy w miłym, choć głucho milczącym towarzystwie zarazków dżumy, nie zauważył czasem, że minęła noc i że nowe ukazało się słońce. Zarazki były znudzone i zmęczone, on nigdy. Patrzył przez chwilę w rozjaśnione świtem okno i starał się sobie przypomnieć, czy to jeszcze wieczór, czy to już rano. Dopiero dobrze ludzie w białych kitlach zjawiający się w laboratorium podawali mu ścisłe o tym wiadomości. Powracał przeto do domu mocno zatrwożony oczekiwaniem zgiełkliwej awantury, którą mu z wszelką pewnością urządzi córka. Panna Ewa. Nieco większa od zarazka dżumy, lecz równie ruchliwa i groźna, wychowywała się pod opieką dobrej kobiety, którą z matką Ewy łączyła cienka pajęczyna jakiegoś pokrewieństwa, pani Halicka. Miała wielkie serce, lecz nieco mniejszy rozsądek, który sztukowała nieprzebraną poczciwością, co miało ten nieoczekiwany skutek, że nie ona wiodła przez życie brzdąca zwanego Ewą, lecz brzdąc zwany Ewą wiódł przez zasadzki żywota pulchną i wieczeście jakby zatrwożoną panią Halicką. Nie ulegało natomiast żadnej wątpliwości, że gdy ją Bóg kiedyś powoła do swojej chwały, każe jej dać w niebie najbardziej zaciszny kącik w nagrodę za niepoliczone utrapienia, które były jej udziałem w domu spokojnego pana Tyszowskiego i niespokojnej panny Ewy. Wieczysta trwoga na rumianym obliczu dobrej kobiety mogła się wywodzić z jej owczej bezbronności wobec podstępnej złości świata. Nierównie więcej jednak przemawia za tym, że owego strachu nabawił ją pan Hieronim Tyszowski. Wiadomo jej było, że on i cholera to jedno. O cholerze miała zdawna wyrobione zdanie, któremu trudno było odmówić słuszności, była zaś głęboko przekonana, że jeśli nawet lekkomyślny ten człowiek nie połyka cholery dla zwyczajnej igraszki, z pewnością jednak nosi ją przy sobie. Zdarzało się czasem, że siedząc w jej towarzystwie przy stole, wyjmował nagle z kieszeni kamizelki maleńką szklaną probówkę i pilnie się w nią wpatrywał. Wtedy uciekała z krzykiem, pytając Boga, z zbielałymi ustami, w jakim celu stworzył takich szaleńców. Za żadne skarby świata nie byłaby dotknęła odzienia pana Tyszowskiego. Któż bowiem mógł zaręczyć, czy nie siedzi na nim dorodny bakcyl dżumy, ojciec licznej rodziny? Ze strachem patrzyła, jak Ewa rzucała się na szyję ojcu powracającemu z pracowni pełnej morowego powietrza. Kochała dziewczynę wszystką mocą opasłej duszy i dlatego jedynie nie uciekła dotąd z tego domu śmierci, w którym wedle jej głębokiego przekonania tak latały bakcyle jak w innym domu mole. Potajemnie, gdy zostawała w nim sama, paliła paskudne kadzidła, tak zwane trociczki, które miały samym zapachem zakatrupić nienawistne zarazki. Zaprawdę obrany z rozumu byłby srogi bakcyl, gdyby się podczas palenia tych wonności zbliżył na odległość kilometra. Żaden się przeto na to nie ważył, największy, nawet lekkoduch. Za to jednak dobra pani Halicka kładła się do łoża na trzy dni z głową owiniętą mokrym ręcznikiem i jęczała cichutko. Takie bowiem potężne zapachy biły od owych kadzideł. Pan Tyszowski napróżno tłumaczył zacnej kobiecinie, że będzie żyła szczęśliwie 107 lat, 11 miesięcy i 29 dni. Pani Halicka miała bliską rodzinę gdzieś za Krakowem i od lat 8 spędzonych w domu Tyszowskich, wybierała się do niej w każde wielkie święta. W zimie jednak było na podróży za zimno, na wiosnę zaś padał zwykle deszcz, więc odkładała podróż do sposobnej pory. Tymczasem prowadziła gospodarstwo domowe i zastępowała Ewci matkę. Ewcia zwała ją ciocią, chociaż niewiele prawnych podstaw istniało do tego czcigodnego tytułu. I pan Tyszowski, nie wiedząc, jak jej wyrazić serdeczną i tkliwą wdzięczność, mianował ją też ciocią, tak że po kilku latach nikt nie używał ani jej imienia, ani jej nazwiska i dla całej ulicy, dla sklepikarza i listonosza, dla stróża i dla całego domu była ciocią. Pamiętano jednak o jej imieniu, gdy się zaczerwieniło w kalendarzu. Ewcia bowiem na ten dzień, zapewne i w niebie obchodzone uroczyście, ze śpiewami i tańcami dziergała jakąś koroneczkę, a pan Tyszowski przynosił z cukierni tort z marcepanowymi kwiatkami na górze i z zakalcem w środku. Ciocia patrzyła na ten potężnych rozmiarów smakołyk podejrzliwie i gdyby umiała po łacinie, zakrzyknęłaby niewątpliwie – Timeo danaos et dona ferentes, co oznacza w katolickim języku trworze się danaów nawet i wtedy, gdy przynoszą dary. Gdyby wypadało, oblałaby tort na wszelki wypadek formaliną albo innym żrącym płynem zabijającym zarazki, ale nie wypadało. Oblewała go łzami rozczulenia, co wzgórzu słodyczy nadawało smak wybitnie słony. Nawet jednakże i w takim dniu promienistym, w dniu powszechnej wymiany serc, zacna ciocia nie pozwoliła nigdy na to, by ją uściskał ojciec zadzumionych, i uciekała z krzykiem, zauważywszy jego zuchwały gest otwierania ramion. Z przyzwoitej odległości umiała ciocia zdobyć się na odwagę. Należy przyznać rzetelnie, że do dnia dzisiejszego nie rozległby się ani jeden strzał na świecie, gdyby cioci polecono wynalezienie prochu, lecz w sercu jej mieszkała odwaga, skoro szło o efcie. Pantyszowski umiał liczyć bakcele na miliardy. Straszliwie jednak mąciły mu się rachunki, gdy liczył pieniądze. Znał je zapewne ze słyszenia, a widywał dość rzadko. Uważał je za wynalazek tępy i nieudany. Często się dziwił niesmacznej natarczywości ludzi żądających pieniędzy za cukier, bułki i mięso. W głębi duszy dziwił się zapewne i temu, że czasem sam otrzymywał pieniądze za swoją ogromną pracę, sprawiającą mu niebywałą rozkosz. Brał je, przyglądał im się przez chwilę uważnie, rozmyślając nad tym, ile i jakiego gatunku snuje się po nich zarazków, po czym oddawał je Ewci, a Ewcia oddawała je cioci, która nigdy nie byłaby ich przyjęła z rąk Tyszowskiego. Ponieważ Ewcia nie umarła w srogich mękach, był to znak, że banknoty są zdrowe. Zawsze jednakże było ich za mało. Ciocia mogłaby wprawdzie być ministrem skarbu w jakimś pomniejszym państewku, a najsprawniejszy marynarz nie umiał tak zawiązać liny okrętowej, jak ona umiała związać koniec z końcem. Zazwyczaj jednak na nowiu księżyca ciocia stawała osłupiała, podobna do żony Lota, zamienionej w słup soli i spoglądała z głębokim przerażeniem na pusty skarbiec domowy. Pan Tyszowski uciekał rano z domu do swojej cholery, Ewcia biegła do szkoły, a ciocia trwała w tragicznym bezruchu. Po dłuższej chwili wydawała z siebie rozdzierający jęk, co ją powracało do życia i zagrzewało do walki. Czekała powrotu Tyszowskiego i wszystko jej było jedno, kiedy powrócił. Zjawiała się przed nim z kamienną twarzą i mówiła, a słowa jej były żelazne. O, wykrzykiwał Tyszowski, czemuż to ciocia jeszcze nie śpi? A ona odpowiadała. Gdybym leżała nawet w trumnie, też bym nie mogła zasnąć. Noc bladła z przerażenia, słysząc te okropne słowa. Czy się coś stało? pytał Tyszowski zaniepokojony. Stało się. Ewcia wieczorem nie jadła. Boże drogi, chora? Ewcia nie jest chora i mogłaby zjeść całe ciele, tylko że nie było co jeść. Pan może jeść ten bulion, którym pan żywi swoje bakcyle, bo panu jest wszystko jedno, ale dziecko trzeba nakarmić uczciwie. Czy pan słyszy? Słyszę, słyszę, niech ciocia nie krzyczy. A czemuż to nie ma u nas, co jeść? Bo manna nie spadła z nieba. O, to źle, to źle, mruczał Tyszowski, z czego można było wnosić, że narzeka na niebieskie urządzenia. Pan Tyszowski jednak martwił się na inny temat. Strach go chwycił, że ewcia nie jadła. Było to wierutne kłamstwo, ciocia bowiem nie dopuściłaby przenigdy do okrutnej, głodującej ostateczności. Prawdą natomiast niezbitą była ponurość najbliższej przyszłości. Ciocia z niewypowiedzianym sprytem pragnęła wzbudzić w tyszowskim zabójczą i zdobywczą energię, więc przywiodła przed jego oczy blade widmo Ewci, którą srogi głód zamieniał powoli w jasnokościsty szkielet. Co robić, ciociu złota, co robić? pytał Tyszowski. Pieniądze! Odrzekła ciocia krótko i rozumnie. Znakomity uczony spojrzał na nią ze strachem. Przyszło mu bowiem na myśl, że go Ciocia namawia do fabrykacji banknotów, co jest źle widziane przez władze. Ciocia jednak nawet podczas przypływu grozy miała minę tak poczciwą, że go ta myśl odbiegła. Do pierwszego jeszcze kilka dni mówił zadumany, ale, ale zakrzyknął radośnie. Przecież mi się coś należy od wydawcy. Jutro będziemy mieli pieniędzy w brud. Od wydawcy?! Zaszemrała ciocia. To znaczy od księgarza? Myślałam, że pan wpadnie na lepszy pomysł. Od dwóch lat wciąż ma pan coś przynieść od wydawcy, ale dotąd pan nie przyniósł. Machnęła ręką na znak beznadziejności, co Słowacki wyraził przy innej sposobności słowami: Kto tam odejmie co, ten będzie mądry. Jednak spróbować nie zaszkodzi. A jeżeli się nie uda, ha! zakrzyknął Tyszowski. Były w tym zwartym okrzyku groźba śmierci, potępienie i szaleństwo, co jednakże najmniejszego wrażenia nie uczyniło na cioci. Znała ona zbyt dobrze zapobiegliwość i przedsiębiorczość tego najłagodniejszego z ludzi, którego każdy wydawca sprzedałby bez najmniejszego trudu do Egiptu, gdyby tam jeszcze robiono takie interesy. Wiedziała jednak, że głuchy na wszelkie rozumne perswazje dobędzie z siebie niebywały zapas pomysłowości, skoro tylko idzie o efcie. Razu pewnego ciocia bez żadnych dramatycznych objaśnień postawiła na jego nocnym stoliku bucik efci. Tyszowski wrócił późną nocą. Spojrzał wielce zdumiony i pomyślał w pierwszej chwili, że to dziwnego kształtu popielniczka. Ujrzawszy jednak straszliwe w buciku rozdarcie, zasromał się i jęknął głucho. Nazajutrz przyniósł triumfalnie nowe obuwie. Ciocia wiedziała, że teraz też dokona jakiegoś bohaterstwa, odegnawszy od genialnej głowy te mętne opary, które się snują nad ludźmi uczonymi. Na wszelki wypadek, na tak zwaną czarną godzinę, chowała ciocia swój jedyny złoty skarb. Miała kiedyś dwóch mężów, których Bóg powołał do swojej chwały, uznawszy, że na Ziemi nie ma z nich zbyt wielkiego pożytku. Po każdym z nich pozostała złota obrączka. W dniu gniewu i klęski zanosiła ciocia do zakładu zastawniczego najpierw tę, na której wyryta była data pierwszego ślubu, potem drugą, żałując czasem, że nie poszła w zamęście po raz trzeci. Ciocia była niezmiernie chytra i przed czarnym dniem mówiła na wszelki wypadek tak sobie od niechcenia: Palce mi puchną, muszę zdjąć obrączki. A to nie palce jej puchły, tylko głowa puchła jej od trosk i zmartwień. Składała potem grosz do grosza i obrączki wracały na swoje prawowite miejsce, co wielce radowało w niebie obydwóch nieboszczyków. Smętne te historie powtarzały się kilka razy do roku i gdyby nie owe dni chmurne, radośnie byłoby w domu pana Tyszowskiego. Kochał one w cię tak gorąco, jak gdyby pragnął oddać jej i miłość matczyną. Wiedział, że sto nawet serc, chociażby tak miękkich i tak czułych, jak zacne serce cioci, nie zastąpi dziecku jednego uścisku i jednego uśmiechu matki, więc serce własne otworzył szeroko. Był nie tylko ojcem dziewczynki, lecz jej starszym bratem, przyjacielem, rówieśnikiem i kolegą. Znakomity uczony zmieniał się czasem w rozbrykanego urwipołcia, który wraz z Ewcią wywracał uczciwy dom do góry nogami. Zdumiałyby się wszystkie uniwersytety świata, widząc jak głośny uczony siedzi na wzgórzu szafy i zachęca niewinne dziecko, aby się wygramoliło na tę samą przeraźliwą wysokość. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.